you <music> Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery Pory roku ze Świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem farmaceuta, magister farmacji Anna Kobylińska, ale też miłośniczka świętej Hildegardy, naturoterapeuta, specjalista medycyny mitochondrialnej. Także myślę, że jest to odpowiednia osoba, żeby dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o odporności. Także dzisiaj Ania myślę, że nam troszkę podpowie, właśnie dlaczego chorujemy, Jedni bardziej drudzy mniej, jedni ciężej drudzy, drudzy słabiej. To jest na pewno związane z naszą odpornością. Mamy w sobie miliardy komórek odpornościowych i myślę, że to jest właśnie klucz, że od ich stanu zależy ta nasza odporność, i czy sobie poradzimy szybciej, czy wolniej z taką infekcją. Także Aniu, podpowiedz nam właśnie, co to jest ta odporność odmieniana przez wszystkie przypadki, i jakby jak nad nią pracować, jak ją budować? Witam państwa serdecznie. Witam cię Jolu. Bardzo dziękuję za takie piękne słowa, które powiedziałaś pod moim adresem. Postaram się sprostać wymaganiom i powiedzieć to, co dla państwa, czego chcecie, us co chcecie usłyszeć, mm -hmm. co dla was będzie tak naprawdę najistotniejsze i bardzo proste do zastosowania. Najprostszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest codzienne, systematyczne. I harmonijne budowanie swojej odporności. Wirusy, bakterie, grzyby i wszelkiego rodzaju toksyny były, są i będą, bo tak jest skonstruowany świat. Żyjemy w ekosystemie i teraz my jesteśmy cząstką tego ekosystemu. I dostaliśmy nieprawdopodobną łaskę od Boga, że możemy tutaj żyć. I mamy Wszyscy jakieś zadanie do wypełnienia. I zazwyczaj dostajemy te siły do wypełnienia tych zadań mm -hmm. i do służenia z miłością człowiekowi. Ale teraz, czy czasami świadomie albo nieświadomie tych praw nie pogwałcamy? Czy ich po prostu gdzieś nie zsuwamy i jakoś to będzie? Mm -hmm. To jeszcze nie dzisiaj. Zacznę od jutra. Mm -hmm. Od świąt zacznę, postanowienia noworoczne, mhm. potem drugi taki zryw jest na wiosnę. Czyli mhm. ludzie podświadomie wiedzą, że ależ jakieś grzeszki popełniają. Ależ oczywiście, kochani, na, na co dzień prowadzę taki system budowania odporności, prowadzę bazę zdrowia, to jest... Firma, mo można tak po ludzku powiedzieć, mm -hmm. ale tak naprawdę to jest moja misja: mm -hmm. budowania świadomości, pokazania, że można w dzisiejszych czasach żyć zdrowo. Bo to jest nasze największe narzędzie, prawda? Oczywiście. Szczepionki, te wszystkie propozycje farmaceutyczne, jakby. Nie są w stanie tak wypełnić tak. tej dziury jak tak. nasza odporność, która sama wyprodukuje przeciwciała, Oczywiście. prawda? W tym momencie kiedy nam będą potrzebne, bo wiadomo, szczepionki musi się wcześniej to wszystko zadzieć, prawda? Lekarstwa tak. też się okazuje że się starzeją, a my mamy po prostu nasz system, który nam wyprodukuje najlepsze lekarstwo w danym momencie jak go potrzebujemy. Tak to prawda i właśnie na tym staram się skupić i w ten sposób pracuję ze swoimi pacjentami, ale o zgrozo, bym powiedziała, takich ludzi zdarzają się jeden na pięciuset pacjentów, którzy przyjdą i poproszą: Proszę zobaczyć, co jest w moim organizmie i jak mogę stosować tą właściwą profilaktykę. Mhm. To by było po prostu cudowne, to jest moje marzenie, żeby mhm. tak było. Zazwyczaj do mnie trafiają ludzie, którzy już stoją pod ścianą, już jest. Zablokowane większość procesów, ale tak jak święta Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. No, może tutaj tylko e, tak na marginesie wspomnę o wadach genetycznych, no to mhm. tutaj mamy pewną trudność. Nieuleczalny jest człowiek czasami, wtedy, kiedy nie zechce tego zrozumieć, mhm. jeżeli nie schyli pokornie głowy. I nie zacznie pracy nad swoim ciałem, nie poniesie odpowiedzialności za to, co już się wydarzyło, za to, co już zostało zrobione. Przykro mi wtedy jest bardzo ciężko i trwa to długo. I nie możemy wtedy zrzucać winy na kogoś, a że to jakaś terapia nie zadziałała, a to, że jakieś zioła nie zadziałały. Budujmy własną odporność przede wszystkim pochodzi ona z harmonii. Równowagi pomiędzy dniem a nocą, mhm. pracą a wypoczynkiem, czyli tej harmonii, o której już żeśmy rozmawiały, która jest tak bardzo ważna. Benedyktyńska zasada podziału 24 godzin naszej doby na 8 godzin aktywności, życia, odżywiania, odżywiania. Mhm. Jeszcze raz podkreślam, bo nie zawsze jedzenie jest związane z odżywieniem naszego ciała. Drugie osiem godzin to jest e, zastanowienie się nad tym, czy my dobrze postępujemy, to jest nasza modlitwa, nasz wypoczynek, a nie czarne pudło i tylko zmiana kanałów i otwieranie lodówki i zaspokajanie jakby takich potrzeb. Przyziemnych które, zachcianek. zachcianek, tak, oraz takich łatwych przekąsek, które nam serwuje e, dzisiejszy świat, po które często chętnie sięgamy, do których bardzo często jest dodawany biały cukier, i niestety tutaj powiem takie zdanie, które zawsze i grubymi literami, w sposób pisemny. Uświadamiam moim pacjentom, każda choroba żywi się cukrem, a my, my tak bez opamiętania, ten cukier mhm. dostarczamy do naszego ciała, rozregulowujemy gospodarkę insulinową, rozregulowujemy zupełnie florę jelitową pracę naszej flory jelitowej i zaczyna się. Mhm. Jelita to jest nasz drugi mózg, więc mówiąc o odporności, najpierw podkreślam rolę jelit naszej saprofitycznej flory jelitowej. Bo jeżeli ta flora jelitowa będzie w odpowiedniej ilości, potrzebujemy aż prawie 2-2,5 kg tych bakterii. To mhm. też jest indywidualna sprawa, mhm. ale one muszą być nasze, muszą harmonijnie pracować z naszym ekosystemem zdrowia. Zawartych w naszych trzewiach, prawda? Mm -hmm. I to jest ogromna powierzchnia, która odpowiada za odżywianie, za wchłanianie tego, co jest nam potrzebne, ale też za utylizację toksyn, za wydalanie tego, co niepotrzebne. To jest również nasza metoda na odmładzanie naturalne odmładzanie na budowanie naszej odporności, mm -hmm. na regenerację. Jak ja zregeneruję, znaczy ja nie zregeneruję, ja tylko wytłumaczę jak to zregenerować, prawda, a człowiek to zrobi, to od jelit wychodzi jego odporność. I to jest piękne. Tam powstaje i na to są wykonane badania naukowe, między innymi dla profesora Bodoku-Klińskiego, i Enzmana, tam cały zespół naukowców szwajcarskich i niemieckich pracował, gdzie na początku lat 2000 otrzymali nagrodę Nobla, gdzie podkreślili i wytłumaczyli całą biochemię działania naszych jelit. Mhm. Jak one budują przepięknie, naturalnie naszą odporność. Jeżeli stosujemy antybiotyki, słowo antybiotyk, anty-bio- Przeciw życiu i już tworzy nam się dysharmonia, już jest dysfunkcja naszych jelit. To nie oznacza, że ja jestem przeciwniczką leków, przeciwniczką szczepionek i przeciwniczką absolutnie. Ja skończyłam Akademię Medyczną i z wielkim szacunkiem podchodzę do medycyny i nigdy nie traktuję człowieka tak samo, tylko rozpatruję jego indywidualność, ale to właśnie. Najpierw skorzystać z tego, co daje natura, nim jeszcze sięgniemy po tą ostateczną formę pomocy. A my zrobimy odwrotnie. Ja często lubię mówić, że strzelamy z armaty do muchy, prawda? Tak, strzelamy za... z armaty do muchy. Czyli zaczyna się katarek, coś tam, a my już właśnie antybiotyk z antybiotykiem, mhm. bo już musimy iść do pracy, być zdrowi i uważamy, że to szybciutko y, przechorujemy, prawda? Czyli tak. już wtedy to jest pierwszy błąd. To jest pierwszy błąd, a nasz organizm jest bardzo inteligentny i zapamiętuje, te błędy. My mamy coś takiego i Hildegarda o tym mówiła. Ona to inaczej nazywała, ale to jest tak zwana pamięć komórkowa. Mm -hmm. I w tej pamięci zapisują się te wszystkie błędy. I na przykład tak samo złe diety. Dieta z greckiego oznacza sposób życia mm -hmm. czyli coś, co jest dla nas dobre. Dieta taka, dieta inna. Moja córka, która już jest dorosła, mówi: Najlepiej to być na trzech dietach, bo jedno można się nie najeść. To takie niby śmieszne, ale rzeczywiście niesie szalone ryzyko dla naszego zdrowia. Tak, i często ludzie mówią, że grób sobie kopiemy widelcem, prawda? Tak. Czyli to jest to. Tak, tak. Albo łyżeczką, Ach. albo widelcem. Niestety tak. To co kładziemy na talerzu. Albo buduje naszą odporność, albo niestety utylizujemy nasze ciało i pozbawiamy go w pewnym momencie wszystkich procesów naprawczych. I zaczyna się od złej pracy żołądka i jelit, o czym już żeśmy rozmawiały. Czyli mhm. jeszcze raz przypomnę, żołądek musi być. Kwaśny, tam powinien być dobry kwas żołądkowy, pepsyna oraz dużo naturalnej witaminy C, czyli tej, którą nam przynosi natura z całym pakietem, bo oczywiście to jest kolejny tutaj temat rzeka, a mianowicie właśnie naturalna witamina C. I warto tutaj popatrzeć, w jaką formę witaminy C przynosi natura. My jako ludzie tej witaminy C nie umiemy zsyntetyzować. Mhm. Nie umiemy jej przyswoić, jeżeli ona jest chemiczna. to musi być rutyna, hesperydyna, te wszystkie... flawonoidy Tak, elementy, które jakby składają się tak. na tą witaminę C, tak. a nie tylko kwas. I enzymy, mhm. które tą witaminę przyjmą... Mhm. I wprowadzą tam, gdzie jest ona potrzebna. Potrzebna jest w każdej żywej komórce, dlatego że witamina C razem z kompleksem witaminy B uruchamia cały system działania mitochondrium komórkowego, gdzie produkowana jest energia niezbędna mhm. do życia. A my co? Wstajemy, jesteśmy od razu zmęczeni. Czyli Nie ma energii. Ktoś jest zmęczony, to już powinien pomyśleć o deficytach mikro-makroelementów, prawda? Tak, mhm. bo następnym krokiem zmęczenia jest depresja. Mhm. Ile młodych ludzi cierpi na depresję, na brak snu, nie mogą zasnąć, wybudzają się w nocy? Wtedy trzeba popatrzeć, o której w nocy się wybudzają, bo to jest też czasami oznaką już złej gospodarki insulinowej i możliwości takiej bardzo trudnej do wyprowadzenia e, choroby jak cukrzyca, jak insulinooporność, której w tej chwili jest cała plaga. Tak, to jest też w pewnym sensie choroba z autoagresji. Mhm. Potem tarczyca daje nam sygnał, to jest informacja, jak funkcjonuje całość naszego ciała. Mhm. Tarczyca zawiaduje naszym metabolizmem. Mhm. I co? Nadczynność, niedoczynność. I zaczynamy różnego rodzaju procesy naprawcze. A zacznijmy od tego, żeby zrozumieć. Co ta tarczyca nam pokazuje i nie ma takiej tableteczki, którą weźmiesz, a nawet jak weźmiesz, to co jest mówione, będziesz to brał do końca życia. Mhm. Do mnie, jak przychodzą ludzie, pytają się: a jak długo będę prowadził tą dyscyplinę? Jak to długo wszystko będzie trwało? Tą dietę? Tak, tak długo, aż wyprowadzimy harmonijnie nasz organizm w kierunku zdrowia. Mhm. Jak to pięknie zostało powiedziane, właściwie to chyba na koniec powinnam powiedzieć: zostaliśmy stworzeni z miłości, i miłość jest dla nas najlepszym lekarstwem, ale ta Boża miłość, ta miłość, która daje nam spokój, radość życia chęć pomagania innym stąd czerpiemy tą siłę mm -hmm. tą mm -hmm. energię czyli ta głowa prawda kolokwialnie tak. mówiąc jak uporządkujemy głowę uporządkujemy jedzenie to tak, mamy odporność ale tak? głowy nigdy nie uporządkujemy jak są, mamy dysfunkcyjne jelita mhm. i dostajemy kolejne etapy budowania naszej odporności. I już mamy tutaj w gardle migdałki, flora jelitowa w naszych, przepraszam, flora bakteryjna w naszych w jamie ustnej. Mhm. Święta Hildegarda wielką uwagę poświęca oczyszczaniu jamy ustnej, na przykład opłukiwaniu zębów zimną wodą. Tak. To daje energię naszym dziąsłom, naszym zębom, prawda? Taką właśnie regenerację tej naszej naturalnej flory w jamie ustnej. Potem mamy zabezpieczające nas migdałki. Nie czekajmy do tego momentu, aż te migdałki już się nadają tylko do wycięcia, mhm. no bo już są po prostu zepsute. To tak, jak to naczynie y, piękne, miedziane, świecące, które dostaliśmy na początku, w którym tylko gotujemy, gotujemy, gotujemy i nie myjemy. Mhm. No to ono też będzie zaśniedziałe, brudne i pełne pleśni drobnoustroju. Mhm. I mamy po kolei systemy, które nas wzmacniają, regenerują, zarówno od naszych narządów, które naprawdę chciałyby odpocząć. I te ostatnie 8 godzin, 24-godzinnej doby, to jest sen, i wtedy mhm. zapewnienie naszemu ciału regeneracji poprzez sen. To jest najwspanialsze lekarstwo. Całe nasze ciało zaczyna się regenerować. Mhm. To jest też droga do budowania odporności. Mhm. Czyż nie jest to proste? No, to jest bardzo proste. Czyli jakby medycyna Hildegardy to pięknie zbiera. Głowa tak. i ciało, prawda? Jak tak. to uporządkujemy, zharmonizujemy, to możemy myśleć o odporności. Ale rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo duże deficyty, które są związane z niedoborami w żywności składników i minerałów. Powiedz, Aniu, czy. Można to gdzieś sobie sprawdzić po prostu, no bo też media zachęcają, mhm. prawda, witamina D3, cynk i tak dalej. I nie, Można. Chodzi, I nie chodzi o to, żeby teraz przypadkowo łykać jakieś suplementy, bo do tego nie chcemy zachęcać, nie, nie, nie. ale żeby ruszyła ta nasza odporność, żeby wyrównać to, na co zapracowaliśmy sobie właśnie nieumiejętną dietą, właśnie złym snem, brakiem ruchu, no to trzeba szybciutko wyrównać, bo jedzeniem też tego nie nadrobimy. Jak gdzieś czytałam, że żeby witaminę C nadrobić, to trzeba by 20 kg ziemniaków zjeść. No nikt tego nie stanie dziennie zjeść, więc czasami jesteśmy skazani na te suplementy, bo warzywa i owoce za czasów Hildegardy miały Bogactwo zupełnie tego to był wartość. zupełną inną wartość, prawda? I teraz czasami, żeby ruszyć, żeby tą odporność szybciutko zbudować, musimy szybciutko się zasuplementować, powiedz, jak sprawdzić, żeby tego w ciemno nie robić. Te, te poziomy, które mamy właśnie deficytowe, nadmiarowe, jakie byś tu polecała właśnie postępowanie. Ja się tym zajmuję tak naprawdę każdego dnia. Na tym polega y, moja misja, mhm. którą, y, która została mi dana. Y, mimo, że wykształcenie mam y, w bardzo takim medycznym, sprofilowanym kierunku, ale y, to jest tylko jakby baza wypadowa. Mhm. A ja później bardzo szeroko pojęłam tą medycynę. Między innymi y, we własnej aptece y, miałam możliwość y, ogromnego przeglądu, no i w aptekach, w których pracowałam. Przez wiele, wiele lat poznania tej suplementacji, która jest na rynku. I szczerze mówię, że tutaj przychylam się do zdania niektórych lekarzy, że uwaga na suplementację. Jest mhm. tak bardzo dużo mhm. złych suplementów, bo my czytamy tylko to, co jest na początku. O, fajnie, A, B, coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład. Y a potem się okazuje, że te wypełniacze, te substancje, które są dodatkowo dodane do, mhm. y, jako stabilizatory, jako y, barwniki, wzmacniacze, wzmacniacze smaku, tak. y, no i niestety wszechobecny cukier. Bardzo często do preparatów jest dodawany dwutlenek tytanu. To jest substancja rakotwórcza. Więc nie można takich rzeczy stosować. Jest bardzo dużo podróbek. Mówiłyśmy już o orkiszu. Mhm. Orkisza, orkisz a mhm. orkisz. To jest niebo a ziemia. Tak. to jest mhm. zupełnie nie to samo, dlatego tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. Ja dlatego polecam moim e, pacjentom sprawdzone receptury, receptury certyfikowane, receptury nad którymi były wykonane badania, często badania kliniczne, które są bardzo kosztowne i zastosowanie tak indywidualnego dawkowania. Pod kątem uzupełnienia tego, czego, tego, braku. czego brakuje. Mhm. Więc nie ma sensu po prostu tak na ślepo stosować i jeszcze w dodatku w ogóle nie patrzeć, skąd te składniki pochodzą, jak one są zestabilizowane, jak one są umieszczone, w jakim procesie. No, jestem farmaceutką, więc dla mnie ten proces tworzenia preparatów jest szalenie istotny. Czy to są preparaty chemiczne, czy to są preparaty naturalne. Ale natura to też chemia. Mhm. Tylko że na Naturalna. Tak. I dlatego pozyskanie dobrego orkiszu, pozyskanie odpowiednio tłoczonych na zimno olejów, pozyskanie ziół w, w odpowiedniej fazie wzrostu, żeby one zawierały jak najwięcej substancji mhm. leczniczych, i odpowiedni ich e, odpowiednich dobór dla tego jednego, jedynego mhm. pacjenta człowieka. Czy to dziecko, czy to osoba starsza, czy młodzież, to trzeba naprawdę umieć harmonijnie rozeznać. Mhm. Dlatego bardzo często sięgam do moich podręczników ze studiów, sięgam do podręczników moich rodziców, mojej mamy chrzestnej, która też jest lekarzem, która mnie wychowywała i do świętej Hildegardy przyprowadziła jako mhm. pierwsza. Powiedziała: To jest twoja droga. Tu się pochyl, zegnij kolana i proś o łaskę, żebyś umiała ludziom dać tą mądrość, żebyś umiała im na tyle prosto przekazać. I powtórzę tu słowo, proste receptury, mhm. proste, ale te, które działają nie jakieś oszukane, niewymyślone, niehandlowe, tylko zgodne z prawem Boga, czyli czyste. No właśnie, Aniu, czyli można takie kupić. Myślę, można. Że, że zachęćmy po prostu można. do przeglądania internetu, bo myślę, że ludzie próbują wszystko i komentują, także ten internet nam pomaga, bo to też bogactwo, prawda, i możemy szybciej zweryfikować, tak. co tam jest w tym suplemencie. Ale powiedz właśnie to te badania, od czego zacząć właśnie, czy słyszałam o badaniu włosa właśnie, czy są jakieś właśnie możliwe badania z krwi, bo to też jest obarczone dużym błędem, prawda, bo Magda w krwi to jest 1%, a badamy tylko to, a cały. Czyli może w krwi nam wyjdzie, że jest OK, a w sumie nasze tkanki, komórki nie mają tego zupełnie, magnezu. oczywiście. Więc gdzie właśnie zbadać? No, ja prowadzę takie badania, mm -hmm. tak nieskromnie powiem, po prostu. Zostałam obdarzona taką łaską, że poznałam odpowiednich lekarzy, i tutaj bardzo im się nisko kłaniam, i oddaję wielki honor i szacunek, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać możliwość sprostowania naszym problemom. Mhm. I to, co ja wykonuję, to badanie, to właśnie sprawdzam. Poziom witamin, mikroelementów, enzymów, koenzymów, aminokwasów egzogennych, obciążeń, funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych od strony komórki. Mhm. Właśnie Niemcy. Szwajcarzy mhm. przodują i Rosjanie też Czyli mają jest bardzo dobre. Czyli po prostu jest. na rynku, jest. Która, jest. która może nam pomóc. I to bym chciała upowszechnić w Polsce mhm. I mam nadzieję, że też nasza współpraca się zacieśni i że będziemy mogli dać tą możliwość pacjentom, ludziom, którzy poszukują a nie mają takiego rozeznania. Mhm. Dlatego na stronach Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Świętej Hildegardy trzeba szukać tych wartościowych informacji, bo jest bardzo dużo stron. Mhm. Ja, jak tak na przykład y, chciałam powiedzieć o jakimś narządzie, prawda, to patrzę, co jest na tych stronach internetowych. Więc no, ja nikomu nie chcę tutaj ubliżyć i umniejszyć czyjejś wartości, ale takie y, informacje, y, pajacyki wyskakujące. Na ekranie internetu, weź to, weź tamto, weź to, weź tamto. To nie tędy droga. To trzeba umieć rozeznać badania medyczne z krwi, z moczu, prawda? I jakby kalkę nałożyć na to, co mamy w komórce, mhm. popatrzeć na tego człowieka, z czym on do nas przychodzi i w sposób harmonijny mu pomóc. Drodzy państwo, także zachęcamy do tego, aby tą odporność budować z głową, z wiedzą z odpowiedzialnością, tak jak zachęcała nas święta Hildegarda z Bingen, także szukajmy pomocy u terapeutów, u lekarzy, którzy zajmują się medycyną naturalną, tak aby się Dobrze suplementować, ale nie przesadzać, tak, aby dobrze jeść, tak aby odpoczywać i y, mieć wartościowy sen. Zachęcamy Państwa do tego, a to będzie naszą najsilniejszą broną na każdy Harmonia. patogen i Harmonia. pasożyty. Harmonia, oczywiście. Harmonia. Dziękujemy. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję, Jolu. Dziękuję Państwu dziękuję za uwagę. Państwu.